Nazywam się Marta Małecka i zapraszam Cię bardzo serdecznie do wysłuchania serii podcastów I tak wygląda życie. Kobiety nie chcą widzieć tych sygnałów, bo wolimy się łudzić. Dramaty i rozwody nie dzieją się z dnia na dzień, to jest proces. Kobiety, które mają niezależność również finansową, to są kobiety, które dużo częściej mają odwagę widzieć nadchodzące tsunami, bo są z różnych powodów na nie gotowe, a nie czekają do ostatniej chwili, łudząc się, że jak zamknę oczy, to znaczy, że czegoś nie ma. W polskiej rzeczywistości jest takie coś, że zwłaszcza u kobiet, na paznokcie zawsze będzie, na fryzjera zawsze będzie, ale taką samą kwotę wydać na prawnika, zabezpieczyć się na przykład pod względem prawnym, to już bez przesady. Zapyta koleżanki, bo koleżanka się gdzieś tam miała do czynienia albo przeczyta w internecie, a ja sama wiem, jakie są bzdury. Tak. Są bzdury w internetach. Nie bądź dziubusiem, umów się do prawnika, umów się do prawniczki, zadbaj o siebie. Witam Cię serdecznie. Mam na imię Marta Małecka i to jest podcast I tak wygląda życie. Dzisiaj moją gościnią jest Katarzyna Kraus, która od 2012 roku prowadzi swoją kancelarię prawną. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, prawie cywilnym i w różnych innych odmianach prawa, ale nie o tym do końca będziemy dzisiaj rozmawiać. Jest kobietą, która działa z misją i z pasją. Jest autorką książki Z prawem jej do twarzy o psychoprawnych. O bezpieczeństwie prawnym w związku. I jest też współautorką książki Kobieta Niezależna, gdzie napisała jeden z rozdziałów. Cześć Kasiu. Cześć, dzień dobry. Kasiu, to jaka to jest misja? Misja szerzenia wiedzy i świadomości prawnej w zakresie uświadamiania ludzi, głównie kobiet tak naprawdę, jakie mają prawa, jakie mają obowiązki, w jaki sposób zadbać o swoje bezpieczeństwo prawne i finansowe, ponieważ mam przekonanie i wiedzę w tym zakresie, że nie ma tej świadomości, nie ma tej wiedzy, że wchodzimy w życie, wchodzimy w związki bez tej wiedzy, bez znajomości prawa i z takim przekonaniem, a jakoś to będzie, będziemy żyli długo i szczęśliwie, sama miłość nam wystarczy, uskrzydli i po prostu zapewni. Przecież się kochamy. Przecież się kochamy, dokładnie. I wszystko nam, ta miłość po prostu nam wystarczy za wszystko, prawda? I nakarmi, zabezpieczy, da nam powietrze. Po prostu wszystko. A tu się okazuje i życie przynosi niestety inne trochę scenariusze i pokazuje nam, że czasem tej miłości nie wystarcza na to, żeby po prostu przeżyć ze sobą w sposób bezpieczny, w sposób taki, który daje nam możliwości dbania o siebie, zapewnienia siebie, swoim dzieciom, swojemu partnerowi, mężowi, bezpieczeństwa, zadbania o swój majątek. A potem często miłości już braknie, a i szacunku nie ma, żeby rozstać się godnie. To prawda, bo z tymi godnymi rozstaniami naprawdę bywa trudno. Na co dzień zajmuję się sprawami rozwodowymi. Towarzyszę klientom przy tym przeżyciu i przejściu przez rozwód, bo to nie jest wcale takie łatwe. I widzę, że naprawdę te emocje, które się dzieją między małżonkami wcześniej, które doprowadziły ich przecież do rozwodu, do tego, że się znaleźli właśnie w przededniu rozwodu i w trakcie rozwodu są, to pokazuje, że z tych wielkich zapewnień o miłości, o szacunku i o tym, że przecież oczywiście, że będziemy się szanować, w razie czego się rozstaniemy, damy sobie żyć, pozostają tylko i wyłącznie puste frazesy. A już tam, gdzie wchodzą w grę w pieniądze, to już naprawdę bardzo, bardzo często ma się nijak do tych właśnie zapewnień. W biznesie mówi się, że umowy są na złe czasy. Ja myślę, że w związkach jest dokładnie tak samo. Kasiu, Ty tutaj, mówiąc o swojej misji, poruszyłaś tematy, dla mnie to są tematy wagi ciężkiej. Rozwody, rozstania, ustalenia, majątek, dzieci. To są tematy naprawdę trudne. Nie masz tak czasem, że wychodzisz z jakiegoś spotkania albo wychodzi kobieta ze spotkania z tobą i myślisz sobie tak, a huk z tym, wracam do deweloperki. Będę obsługiwać deweloperów albo mieszkaniówkę. Nie masz tak? Nie mam. Wow. Nie mam. Nie mam dlatego, że ja wiedziałam od początku, jak szłam na prawo, że ja będę się zajmowała rzeczami ludzkimi. Nie interesowały mnie naprawdę prawo gospodarcze, prawo korporacyjne, spółek i tak dalej, pomimo tego, że wiedziałam, że na tym się robi pieniądze. Ja wiedziałam, że chcę się zajmować rzeczami, które dotyczą ludzi, tak ludzi bezpośrednio. Oczywiście, że czasem sobie przeklinam i pluję w brodę, że wybrałam sobie taką dziedzinę, ale ja po prostu jestem ludzka. Relacje między ludźmi zawsze były czymś, co po prostu mnie interesowało, co uskrzydlało. Oczywiście podcinało te skrzydła też często, dlatego że ja jestem empatką i
tego rodzaju prawo, czyli dbanie o bezpieczeństwo prawne kobiet, o bezpieczeństwo prawne mężczyzn, reprezentowanie czy klientów w sprawach takich związkowych, dzieciowych, bo mamy to sprawy przecież alimentacyjne, o władzę rodzicielską. One są ciężkie i ja je oczywiście odpokutowuję w domu później, po zakończonych sprawach. Pomimo tego, że one są ciężkie, bo to nie są łatwe sprawy, tam gdzie wchodzą w grę emocje, ja po prostu wiedziałam, że to są moje sprawy i ja w tym jestem dobra. Ja te sprawy czuję, też mam odzew od klientów, że czują się przy mnie bezpiecznie, że wyjątkowo im się ze mną pracuje. To oczywiście jest to miód na moje uszy, ale to też daje taką właśnie, taką pewność, że jestem w dobrym miejscu. Powiedziałaś o tym, że pracujesz z kobietami i pracujesz z mężczyznami. To jaka jest proporcja jednych i drugich klientów, klientek? Różnie to się dzieje mniej więcej od ostatnich 5 lat. Mhm. Jak założyłam profil z prawem jej do twarzy, to pamiętam, jak przychodzili do mnie klienci mężczyźni, z taką obawą mówię, no ale czy pani na pewno będzie mnie reprezentowała w taki sposób, taki fair, bo pani ma, że sprawiam jej do twarzy, że dba pani tak o bezpieczeństwo prawne kobiet. I rzeczywiście tam gdzieś ta proporcje są na korzyść kobiet, czyli tak jakbym miała określić, to jest to około między 60 a 70% kobiet, ale jest 30-40% mężczyzn, zależy w jakim czasie. A zdarza się, że reprezentujesz kobietę i wiesz, że jej zachowanie nie jest takie w 100% czyste i fair? Ja nie reprezentuję takich klientów. Okej. Okay. Mam takie szczęście, że mogę też wybierać klientów i jeżeli ktoś, widzę słyszę po rozmowie, że ktoś chce się zachowywać w taki sposób totalnie nieuczciwy albo w jakiś sposób na przykład grać dziećmi, w taki sposób zrobić, żeby po prostu coś było niezgodnie z prawem i nieuczciwe dla mnie, to nie przyjmuję takiej sprawy albo gdzieś oddaję komuś innemu do prowadzenia taką sprawę. Rozgraniczam tutaj kwestię trochę takiej zemsty. Mhm. Bo kiedy mamy do czynienia ze związkami i z rozwodami. I z emocjami. I z emocjami. I często z zdradami. Dodatkowo dochodzi nam jeszcze przemoc w rodzinie. To wtedy ja rozumiem, że może ktoś potrzebować być bardziej dosadny w działaniach w taki sposób, żeby pokazać, że dobra, ja powetuję sobie tą moją szkodę, tak? Ale to jest co innego niż działanie dosadne i działanie naprawdę takie już konkretne, często niszczące. Nie preparujemy dowodów, nie tworzymy, nie wiem, sztucznych, nie wiem, niebieskich kart. Nie tworzymy po prostu zgłoszeń na policję o tym, że na przykład, nie wiem, ojciec molestuje dzieci i tak dalej. Nie, to są dla mnie rzeczy, których ja nie robię. Jeżeli ktoś w taki sposób chce robić, to się żegnamy już w ogóle na początku i to jest przy pierwszej rozmowie z klientem. Ale jeżeli właśnie mamy kwestię na przykład w taki sposób zadbania o sprawy finansowe, żeby moja klientka na przykład, czy też klient no jak najwięcej osiągnął korzyści tych finansowych w granicach możliwości, bo oczywiście wiele rzeczy można zrobić w granicach prawa pod warunkiem. Nie, że puszczę cię w skarpetkach? Nie, że puszczę cię w skarpetkach. No. No chyba, że zasłużył. No jak się da na przykład, ale to jest w granicach tak. No może nie aż tak, że w skarpetkach, ale generalnie jest tak, że w granicach możliwości i tych dokumentów i dowodów, które są, które możemy zdobywać i tego, o co się zadbało wcześniej, to jest tak, że można sobie trochę żonglować tymi kwestiami, ale też w drugą stronę. To jest też czasem to działanie polega na tym, że na przykład mówię klientce, nie rozwiedzie się pani teraz, bo mąż tak chce, tylko przedłużymy o 3 lata przynajmniej ten rozwód, tak? Bo na przykład się okazuje, że klientka nie ma żadnych pieniędzy, ma podpisaną rozdzielność majątkową, bo podpisała intercyzę na początku małżeństwa, wszystko jest na męża, a ona zostaje z niczym, a mąż po prostu wyszedłby z tego małżeństwa po prostu jak Krezus. Więc w takiej sytuacji pozostaje nam zrobienie i chwycenie się każdej po prostu najmniejszej, nie wiem, niteczki działania, które pozwoli poprzedłużać to małżeństwo, żeby ona mogła wyjść w jakiś sposób, zadbać o swoją niezależność, o swoje bezpieczeństwo, żeby mogła po prostu, brzydko mówiąc, wyciągnąć jak najwięcej pieniędzy z tego małżeństwa. Rozumiem, że chodzi o
pieniążki, które się należą. Tak, no bo będąc w związku małżeńskim, przecież małżonkowie razem się dorabiają. To nie ma znaczenia, który z nich pracuje, prawda? Jedno może pracować, mieć firmy, prowadzić różnego rodzaju działalności gospodarcze, a drugie, na przykład kobieta, spędzać czas w domu z dziećmi, dbać o te dzieci, dbać o męża, dbać o dom. I to nie znaczy przecież, że ona nie, nic się jej nie należy, prawda? Bo nie fizycznie nie zarabiała, nie przynosiła do domu pieniędzy. Dbała o ten dom, o tego męża w inny sposób, więc te pieniądze jak najbardziej się jej należą. To, że często z niewiedzy, bo tak się dzieje, że kobiety z niewiedzy podpisują intercyzę o rozdzielności majątkowej, to już właśnie, i tu wchodzimy właśnie w tą kwestię mojej misji, że ważna jest wiedza. Jeżeli chcesz podpisać rozdzielność majątkową, podpisz tę rozdzielność majątkową, ale bądź świadoma konsekwencji, które niosą za sobą podpisanie na przykład takiej intercyzy, prawda? Zwłaszcza, że mamy 4 różnego rodzaju intercyzy i możemy sobie nimi żonglować w odpowiedni sposób. Mało tego, nikt nas nie może zmusić do tego, żeby podpisać tę intercyzę. O intercyzie będziemy jeszcze zaraz rozmawiać, ale jak często zdarzają się kobiety, które grają, mają, wiesz, tą dużą frustrację, poczucie krzywdy, ale też zdarza im się grać dziećmi. Zdarzają ci się takie panie, które przychodzą i mówią: to ja mu pokażę. Nawet jak z nimi nie pracujesz, to przychodzą często? Miałam 2 takie przypadki. Mhm. Kiedy przyszła klientka i właśnie w taki sposób chciała, że dobra pani mecenas, bo my musimy tego po prostu puścić z torbami, zabiorę mu dzieci, zabiorę mu wszystko, jeszcze psa, bo jeszcze tam wchodził w grę pies. No to miałam taki jeden bezpośredni przypadek i się w sumie dogadałyśmy w taki sposób, że po rozmowie to okazało się, że dobra, że to takie pierwszy był taki emocjonalna reakcja. Tak, że po prostu my go musimy zniszczyć, bo on tyle jej zrobił krzywdy. I jedna sytuacja właśnie, kiedy się pożegnałam z klientką już na początku, nie została moją klientką, ale tak to nie. Większość kobiet jest, powiedziałabym, może nie, że zdruzgotanych, bo część jest zdruzgotanych, zwłaszcza kiedy to one są pozywane o rozwód i są zaskakiwane często przez swoich mężów. Byliśmy taką piękną rodziną. Tak, byliśmy taką piękną rodziną, a tu nagle nic nie wskazywało na to, prawda, że może być coś Kasia, innego. Ale nie masz wrażenia, że to jest też trochę tak, że jeżeli kobieta naprawdę jest zaskoczona i tak widzi sprawę, to znaczy, że jakoś nie konfrontowała się z rzeczywistym obrazem tego świata? Żyła w ułudzie? Mam takie wrażenie. Oczywiście, że zdarzają się wyjątki, że naprawdę ci mężczyźni... Przebiegłości, przygotowanie są mężczyźni wielkie. Mężczyźni bądź kobiety, bo to w dwóch stron działa, prawda? Nie tylko facet zdradza, dajmy na to w związku. Ale rzeczywiście jest tak, że też mam przekonanie, że coś chyba żyła w jakiejś takiej bajce z tymi różowymi okularami i nie odczytywała sygnałów, które czasem aż dawały po twarzy, prawda? I takie mam wrażenie, że czasem po prostu kobiety nie chcą widzieć tych sygnałów, bo wolimy się łudzić. A kto częściej przychodzi i mówi, że chce podpisać intercyzę? Kobiety czy mężczyźni? Mężczyźni. Zdecydowanie mężczyźni. Nie prowadzę statystyk, ale jak miałabym powiedzieć, to jest około 80% mężczyzn. Niech zgadnę, bo ja prowadzę taką firmę ryzykowną, spółka z o.o., jestem prezesem, ryzykuję majątkiem. To, żeby rodzina była bezpieczna? Tak, dokładnie tak. Ale powiedziałabym, że tak jest, jak przychodzą do mnie kobiety i mówią, że tak było. Że klientki, było właśnie to moje dziubuś, piszemy intercyzę. Kocham twoje dziubuś. Opowiedz dziubusia, proszę. Przychodzi dziubuś do żony, tak? Tak, no, że przychodzi mąż do żony i mówi: dziubuś, bo ja ciebie kocham, ja o ciebie muszę zadbać, to w takim razie podpiszemy intercyzę, żebyś się nie musiała martwić, żeby do ciebie wierzyciele nie przychodzili w razie czego, więc zadbamy, podpiszemy intercyzę i będziesz zabezpieczona. A później się okazuje, że ten mąż dziubusia po pewnym czasie okazuje się, że ma po prostu inną panią i chce budować sobie nowe życie i mówi: no dziubuś, no ale już musimy się rozstać, bo ja już mam innego dziubusia albo już ciebie nie kocham. I się okaże, że ten dziubuś przez lata trwania małżeństwa został po prostu z niczym, nie miał żadnego majątku, bo przecież sam dziubuś podpisał intercyzę i sam się pozbył tego majątku, prawda? Że nie tylko nie ponosił odpowiedzialności, ale nie uzyskiwał żadnych zysków i przychodów i nie miał wspólności małżeńskiej. Ja będę trochę adwokatką diabła i powiem, a gdzieś to dziubuś była, kiedy przychodziła rzeczywistość. Przecież pieniądze na rachunki się skądś biorą. Pieniądze na aparaty dla dzieci, na buty, na to, jak funkcjonujemy, jak żyjemy. Jednak jest tak, że jest duża część kobiet, które
często podświadomie albo i świadomie decydują się nie brać odpowiedzialności za wspólne życie, tylko być tego wspólnego życia uczestniczkami. Nie mówię o sytuacji przemocowej, w której mąż mówi, nie pójdziesz do pracy. Ale znamy dużo kobiet, które mimo, że dzieci są już odchowane, poszły do szkoły i spokojnie mogłaby pójść do pracy, to jednak mówi, że no, ktoś musi prowadzić dom, te dzieci odebrać, zawieźć na zajęcia. I ani nie ma równości w tym związku, za co współodpowiedzialność mają oboje, ale też nie ma takiej równości za odpowiedzialność, za finansowanie i organizowanie niecodzienne, a ogólne i pokrywanie kosztów tego wspólnego życia. I bardzo mi szkoda kobiet, które budzą się z ręką w nocniku, tylko po trochu same tamtą rękę wkładały przez cały czas. To prawda, są też takie kobiety, ale ja, moje doświadczenie, które mam z klientkami, które do mnie przychodzą, pokazuje, że większość tych klientek była w takiej sytuacji, że zostawały w domu, bo mąż im powiedział, zostań w domu. Tak im też to pasowało, mhm. ale to było takie bardziej zachęty, no po co będziesz szła, przecież ja na nas zarobię. Mhm. Stać mnie, żeby utrzymać żonę i dzieci. Plus mało tego jeszcze, słuchaj, są takie sytuacje, gdzie ta kobieta pracuje z tym mężem. Mam taką klientkę, gdzie kobieta pracowała przez całe życie, prowadziła firmę z tym mężem, nawet w większości ona prowadziła tą firmę, a nie mąż. I na koniec została z niczym. Po prostu z niczym, tak? No i to był jeden z takich właśnie przypadków, gdzie przedłużałyśmy postępowanie rozwodowe w pierwszej i drugiej instancji, żeby jak najdłużej mogła mieszkać w domu swojego męża. Bo tak naprawdę ona nawet powinna była się wyprowadzić. Z momentem rozwodu tracisz prawo do zamieszkiwania w domu swojego męża. Więc jak nie masz jeszcze swojego mieszkania, nie masz się dokąd wyprowadzić, to jesteś totalnie już pozbawiona możliwości czegokolwiek. Czy pogadajmy sobie w takim razie o intercyzie. Jakie mamy rodzaje intercyz? W Polsce najbardziej popularna jest i przekonanie jest, że można wprowadzić jedną intercyzę. Rozdzielność majątkową. Rozdzielność majątkową, czyli z momentem ślubu podpisujemy rozdzielność majątkową, czyli od tego momentu to, co moje, jest dalej moje, to, co twoje, jest twoje. Tak, nie ma po prostu tego majątku wspólnego. Jest też intercyza, która polega na tym, że można rozszerzyć wspólność majątkową małżeńską na to, co mieliśmy już przed ślubem na przykład. Czyli bo załóżmy, że podpisujemy tę intercyzę zaraz po ślubie, tak? Więc możemy zrobić tak, że ja na przykład miałam swoje mieszkanie zakupione przed ślubem, mój mąż też jakieś tam na przykład miał majątki i stwierdziliśmy, że dobrze, to rozszerzamy naszą wspólność majątkową małżeńską i tak naprawdę wszystko to, co mamy już zdobyte przed ślubem, będzie nasze wspólne i będziemy sobie wspólnie decydować o tym, co się będzie działo. Trzecim rodzajem intercyzy jest intercyza, która wprowadza ograniczenie wspólności majątkowej małżeńskiej, czyli umawiamy się w taki sposób, że na przykład wspólne dla nas w małżeństwie będzie tym naszym majątkiem wspólnym, na przykład będzie tylko i wyłącznie na przykład wynagrodzenie, dochody, które osiągamy. A wszystko to pozostałe, które na przykład są składniki wymienione w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, zachęcam do tego, żeby przeczytać i zobaczyć, co wchodzi w skład majątku wspólnego, bo tutaj od razu już zaznaczę, że nie wchodzi w skład majątku wspólnego to, co się otrzyma nawet w trakcie małżeństwa w formie darowizny lub dziedziczenia. Czyli jeżeli otrzymamy w trakcie małżeństwa jakiś spadek po kimś albo ktoś nam przepisze mieszkanie, zapisze, to nie wchodzi to w skład majątku wspólnego. Ale to ograniczenie właśnie, że na przykład ograniczamy sobie tylko do na przykład jednego składnika majątku w tym naszym małżeństwie. I najmniej popularna, i najmniej znana, a dla mnie jedna z bardziej, trudno powiedzieć, uczciwych, ale takich fair intercyz, kiedy chcemy wprowadzić rozdzielność majątkową, jest rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków. Czyli wprowadzamy taką rozdzielność, czyli mamy ten sam... Uwaga, przerwę. To jest, drogie panie, bo zakładam, że będziecie w większości wysłuchać tego podcastu, ale też i panowie, bo żyjemy w czasach, w których otaczają nas kobiety, które osiągają również gigantyczny sukces finansowy, wiążąc się nie zawsze z mężczyznami, którzy mają równie wysoki poziom dochodów. To jest intercyza, która jest najbardziej fascynująca, bo intercyza może być fascynująca. Tak, czyli to jest taka intercyza, kiedy mamy skutki takie jak przy intercyzie tej zwykłej rozdzielności majątkowej, czyli to, co jest moje od podpisania tej rozdzielności, jest to, co jest moje, to, co jest mojego męża, nie tworzymy już wspólnego majątku, ale... Czyli mąż
jest tym prezesem, co tam ma odpowiedzialność osobistą, majątkową, no bo taka jest odpowiedzialność członków zarządu, albo prowadzi spółkę wysokiego ryzyka i pewnego dnia puka pan komornik i mówi puk, puk, pani mąż narobił długów, pani teraz solidarnie odpowiada, żona mówi nie, bo ja mam intercyzę. I to jest super, ale... Tak, ale ten plusem właśnie tej intercyzy jest to, i ja to mówię, że weryfikuję trochę intencje przy podpisaniu tej intercyzy, bo skutki mamy takie same jak przy zwykłej intercyzie, czyli na moment ochronę. Tej rozdzielności, czyli dajmy na to ochronę, ale w sytuacji, kiedy doszłoby do rozwodu, po prostu podliczamy majątek, czyli przypuśćmy, że ja przez 10 lat jestem żoną mojego męża i nie zarabiam tyle pieniędzy, co on. Mąż ma na koncie milion, a ja mam na koncie zero. No w takiej sytuacji mamy zliczenie tego dorobku, prosty rachunek, bo mamy milion i zero, czyli mamy milionowy dorobek i on podlega podziałowi na małżonków. Czyli ty dostajesz jeszcze 500 tysięcy, tak? Czyli mąż ma obowiązek spłacić ciebie z tego dochodu, dorobku, który osiągnął przez czas trwania tej umowy o rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków. I jak przychodzą do mnie klienci, bo coraz więcej jest par, które przychodzą do mnie przed ślubem, uwielbiam w ogóle te konsultacje, kiedy przychodzą do mnie narzeczeni, albo w ogóle pary, które żyją w konkubinacie. Tak, i właśnie kiedy chcą poznać swoje możliwości finansowe. Choć kocham cię, zabiorę cię do prawniczki. Dokładnie tak. Wow. Dokładnie tak. I kiedy przychodzą do mnie pary i rozmawiamy o tym, co jest dla nich bardziej opłacalne, czy rzeczywiście zawieranie intercyzy, czy nie, jeżeli tak, to jakiej, albo uwaga, w jakiej kolejności. Bo zdarza się tak, że planujemy, rozplanowujemy w ogóle działanie, że dobrze, na początek jak zawrzecie państwo małżeństwo, no to rozszerzcie wspólność majątkową, wchodzi ich tam jakieś tam składniki, które chcą, później kupują coś razem i później wprowadzają znowu rozdzielność, albo odwrotnie. I to jest właśnie fascynujące w tych intercyzach, że jeżeli wiemy, że je można zawrzeć i jeżeli mamy majątek do ochrony, do inwestycji, do działania, to możemy tymi intercyzami zabezpieczyć się w taki dodatkowy sposób, bo te intercyzy wymyślono po to, żeby z nich korzystać. Umowy majątkowe małżeńskie nie mają utrudnić życie, tylko w sposób nieświadomy, pozbawiony wiedzy potrafią naprawdę doprowadzić do tragedii wielu osób. No, głównie, niestety powiem to, głównie kobiet, bo kobiety naprawdę nie mają wiedzy, co podpisują. Mąż im mówi, dziubuś, dziubuś, podpisz i one idą i podpisują, nie mając wiedzy o tych konsekwencjach. Jest to super smutne, jest to taki, są to takie sytuacje, ja też znam kobiety, które były dziubusiami, acz zawsze będę miała w tyle głowy, że jest chyba taka reguła, że niewiedza szkodzi. Tak, no mamy też paremię, tak? Ignorancja juris nocet, czyli nieznajomość prawa szkodzi. Mm-hmm. Ignorancja juris neminem capiva minus, czyli po prostu nieznajomość prawa nie znajduje uzasadnienia, tak? Nie masz usprawiedliwienia tej znajomości. Plus właśnie nie masz wiedzy, nie możesz z niej korzystać, nie możesz się w odpowiedni sposób zabezpieczyć, bo już nawet nie chodzi o prawo, tak? Ale samo to, że u nas, mam wrażenie, w Polsce nie mamy takiej tendencji, takiego zwyczaju, że idziemy i sprawdzamy, zanim coś zrobię. My idziemy do prawnika, jak coś się już wydarzy, jak jest coś złego. My uwielbiamy gasić pożar. Czyli zamiast umowę na złe czasy, to tak. Przychodzimy w złych czasach i mówimy, i co niech teraz pani co zrobić? Tak, dokładnie, chcę się powiedzieć. Proszę mnie ratować. Guano, chcę się powiedzieć, można teraz zrobić, bo po prostu czasem nic nie pozostaje zrobić, tylko po prostu przedłużać po prostu już tą agonię, która jest. A tak jak mówisz, że umowy zawieramy w dobrych czasach na wypadek tych złych. Tak samo umowy małżeńskie, czy też umowy konkubenckie. Wszystko możemy ogadać, jak jest między nami dobrze. I kiedy mamy dwóch dojrzałych partnerów. No bo jeżeli mamy kogoś, kto nie chce rozmawiać o pieniądzach. Pojawiają no się szantaże emocjonalne. To nie kochasz mnie, nie zależy ci, chodzi ci o pieniądze, o czym ty w ogóle myślisz. Jasne, ale słuchaj, czy to nie jest dla ciebie wtedy sygnał alarmowy? Ale oczywiście. Taki człowiek by do mnie mówił w ten sposób, to byśmy się rozstali i on by nie był moim mężem. Mhm. Dlatego też ja zachęcam do rozmawiania o pieniądzach w związkach, zanim się wejdzie związek małżeński. Bo umówmy się, jeżeli jesteś, no nie wiem, 10 lat czy 15 w związku, i nagle gdzieś tam dzwoneczki, poszłaś na jedno szkolenie, drugie, obejrzałaś webinar albo na przykład naszą rozmowę i nagle chcesz rewolucjonizować swoje małżeństwo i swój dom i nagle to ci facet powie, ale o co ci chodzi? To przez źle ci? Przez 15 lat było dobre, dałem ci podstawę do tego, a ty o co chodzi? Mhm. Tak? To ciężko jest w takiej sytuacji wprowadzać zmiany w swoim życiu, w życiu związku po latach tego, co było
już zastanę, ale to nie znaczy, że się nie da. Wiesz co, ja mam takie skojarzenie, że z właśnie tym, że nagle w 15-letnim małżeństwie wyciągasz temat, a teraz zrobimy intercyzę. Jest to tak samo abstrakcyjne, jak czasem właśnie kobiety z 15-letnim stażem albo mężczyźni z 15-letnim stażem w związku przychodzą do nas i mówią: ja dzisiaj się ubiorę, kupię sobie tę bieliznę dla relacji, open bra, open pants, czyli otwarty biustonosz, otwarte majteczki, i zrobię mojemu mężowi niespodziankę. Albo mąż mówi: ja zrobię żonie niespodziankę, nie że on założy, tylko że kupi dla niej, żeby ona założyła. I to jest taka rewolucja, że my zawsze mówimy, z tą bielizną dla relacji jest tak: kup, rozpakujcie razem, wyjaśnij, jak to się zakłada, pokaż na zdjęciu, jak to wygląda, i razem ustalcie moment, kiedy będziecie chcieli tego użyć. I wykaż dojrzałość, bo jakby po 15 latach można nabawić się na przykład impotencji z szoku albo ataku serca. Tak, albo ustrzyż od swojego męża, że ty z siebie prostytutkę robisz. Czyli lepsze zmiany stopniowe z dojrzałością. I tutaj skończymy, bo chciałabym bardzo serdecznie zaprosić was, żebyście wróciły do nas do drugiej części rozmowy w przyszłym tygodniu. Także bardzo dziękuję, Kasiu. Dziękuję i jak najbardziej zapraszam. Bądźcie konieczni.